Chodzi o to, aby zrozumieć architekturę. Stoimy przed fasadą Wyższego Seminarium Duchownego Zmartwychwstańców w Krakowie. Na dziedzińcu pragnień przed Bramą Nadziei. Ale co to znaczy Brama Nadziei? Jakie przesłanie niesie dziedziniec pragnień? Dlaczego rozdarta ściana ukazuje monumentalny portal? Poważnym wyzwaniem jest zrozumienie rzeźby. Co przedstawia każda z trzech części grupy rzeźbiarskiej w kościele? Ależ oczywiście to epizod spotkania Jezusa z uczniami w drodze do Emaus z Ewangelii Łukaszowej. Ale dlaczego przedstawiono to wydarzenie w trzech obrazach? Co sprawiło, że znalazło ono swe miejsce w przestrzeni liturgicznej Kościoła Seminaryjnego Zmartwychwstańców? W jaki sposób forma, płaskorzeźbiona i pełnoplastyczna, wklęsła i wypukła, wyraża głębokie treści tych obrazów? Na ekranie dzieło sztuki. Typowe? A raczej wyjątkowe. Brązowe drzwi z Hildesheim w Dolnej Saksonii. Wybitne dzieło sztuki ottońskiej powstałe w roku 1015. Aby je zrozumieć, trzeba je najpierw opisać, następnie przeprowadzić analizę, wreszcie dokonać interpretacji, czyli wyjaśnienia. Ukaże nam ona jego głęboki sens. Oto po lewej stronie sceny starotestamentalne wstępują, aż do zabójstwa Abla. Po prawej stronie sceny nowotestamentalne wstępują ku górze, aż pod spotkanie zmartwychwstałego z Marią Magdaleną. Trudne, ale można się tego nauczyć na studiach z dziedziny historii sztuki i ochrony dóbr kultury. Studia te pomogą nam, nauczą nas rozumienia architektury, rzeźby i malarstwa. Instytut Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zaprasza na studia dzienne pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Historia Sztuki oraz na studia dzienne pierwszego stopnia, a w przyszłości również drugiego stopnia na kierunku Ochrona Dóbr Kultury. Uczymy umiejętności interpretacji i rozumienia dzieł sztuki wszystkich epok. Przygotowujemy do działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, artystycznego i historycznego w naszym kraju. Odwiedź naszą stronę internetową. Rozpocznij procedurę rekrutacyjną. Do zobaczenia. Spotkajmy się w październiku. Na pierwszym roku Twoich studiów.